W tym odcinku opowiem wam jak narodziła się algebra. Narodziny algebry. Ta nazwa, zwłaszcza w skojarzeniu z pojęciami, które dziś zaliczamy do algebry, pochodzi pochodzi z tej księgi. To jest strona z tej księgi. Jej tytuł w wolnym tłumaczeniu to Księga kompletna o liczeniu z użyciem uzupełniania i równoważenia. Napisał ją perski matematyk mieszkający w Bagdadzie Zdaje się, że w VIII albo IX wieku. Napisał ją chyba w 820 roku naszej ery. Algebra to arabskie słowo. To jest oryginalny tytuł jego księgi w języku arabskim. Słowo Al-Jabr algebra oznacza przywracanie. Przywracanie albo Uzupełnianie. W jego księdze uzupełnianie to konkretna technika. Przenoszenie czegoś z jednej strony równania na drugą. Widać to na tej stronie. Nie znam co prawda arabskiego, ale znam języki wywodzące się z arabskiego, albo odwrotnie. Słowo al-kitab, a znam Urdu i Hindi wystarczająco dobrze, by zrozumieć indyjski film, al-kitab lub kitab znaczy księga. Al-mukta sar zapewne znaczy kompletna. Nie wiem jak jest kompletna, ale mi pasuje. Hisab, znaczy liczenie w hindi i urdu, więc to jest liczenie. Aljabr. No i mamy nasze słowo. To słynna algebra. To zatem znaczy uzupełnianie. Można to tak tłumaczyć. I na końcu wal mukabala, oznaczające równoważenie. Uzupełnianie i równoważenie. Zatem pełne tłumaczenie może zrobię odcinek o tłumaczeniu arabskiego? Księga to zapewne znaczy kompletna o liczeniu i uzupełnianiu, o liczeniu z użyciem uzupełniania i równoważenia. To wolne tłumaczenie, ale stąd wzięła się algebra. To bardzo ważna księga, nie tylko z powodu słowa algebra. Wiele osób uważa ją za pierwsze dzieło, w którym algebra nabrała współczesnego Przyjęła wiele znanych nam współcześnie pojęć. Na przykład równoważenie równań, w sensie abstrakcyjnym, a nie jako sposób na konkretny problem. Al-Huwarizmi nie był jednak pierwszy. Objaśnię wam sytuację. Al-Huwarizmi mieszkał w Bagdadzie. Ten obszar to prawdziwa kolebka algebry. Mieszkał tam na przełomie 8 i 9 wieku. Narysuję oś czasu, żebyście mieli wyobrażenie. To jest oś czasu. Nie wiem, czy jesteście wierzący. Współczesny kalendarz zaczyna się od narodzin Chrystusa. Niech to będzie ten moment. Zaznaczę go krzyżem. Dla niewierzących to początek po prostu naszej ery. Tu jest przed naszą erą. Wierzący mówią po Chrystusie. Kiedyś używano skrótu AD, który oznacza Anno Domini, czyli Roku Pańskiego. Natomiast o tych latach wierzący zamiast przed naszą erą mówią przed Chrystusem. Można tak i tak. Tu jest rok tysięczny naszej ery, a tu rok dwutysięczny naszej ery. Nagrywając dla was ten odcinek, znajduje się mniej więcej tutaj. Tu mamy rok tysięczny przed naszą erą, a tu rok dwutysięczny przed naszą erą. Zatem pierwsze wzmianki trochę tu pomijam na pewno gdybyśmy poszukali głębiej, znaleźlibyśmy dowody na to, że inne cywilizacje wcześniej odkryły wiele elementów algebry. Ale pierwsze pisane ślady zgłębiania tajników algebry pochodzą ze starożytnej Babilonii, mniej więcej z roku dwutysięcznego przed naszą erą, czyli przed Chrystusem. Mniej więcej z tego okresu. Zachowały się kamienne tabliczki, na których ówcześni odkrywali algebrę. Nie używali tych samych symboli co my, inaczej pisali liczby, ale to bez wątpienia algebra. I cały czas jest to ta sama część świata. Babilonia była mniej więcej tutaj. Babilończycy przejęli wiedzę po sumerach. Cały ten obszar nosi nazwę Mezopotamii. Leży między dwiema rzekami. Stamtąd pochodzą pierwsze źródła pisane, świadczące o zainteresowaniu najprawdziwszą algebrą. Teraz zrobię skok w czasie. Sporo pominąłem, ale jestem pewien, że nawet historycy nie wiedzą o wielu ludziach studiujących algebrę. Jeden z okresów największego rozkwitu algebry miał miejsce w Babilonii 2000 lat przed naszą erą. Teraz przeskoczymy do III wieku naszej ery, mniej więcej tutaj. Żył wówczas pewien Grek mieszkający w Aleksandrii. Grecja leży tutaj, lecz Aleksandria jest tu. Była wtedy częścią Cesarstwa Rzymskiego. Aleksandria leży tutaj. Uf, Grek nazywał się Diofantes albo Diofantos, nie wiem. Diophantos. Niektórzy uważają go za twórcę algebry. To sporna kwestia, czy Diofantos, czy alchuwarizmi. Al-Chwarizmi pierwszy zaczął pisać o równoważeniu równań, o czystej matematyce, a Diofantos bardziej skupiał się na konkretach. Obaj jednak czerpali z wiedzy babilońskiej. Oczywiście wiele do niej dołożyli, nie tylko ją kopiowali. Obaj położyli wielkie podwaliny pod współczesną algebrę. Wielu historyków, zwłaszcza zachodnich, uważa Diofantosa za twórcę algebry. Zdaniem innych, twórcą algebry był Alchuwarizmi. W każdym razie bardzo ją wzbogacił. Natomiast w roku 600 naszej ery żyła kolejna ważna postać w historii algebry: hinduski matematyk Brahma Gupta. Brahma Gupta, Indie. Nie wiem, gdzie dokładnie w Indiach mieszkał, powinienem był to sprawdzić, ale to ten rejon świata. On także bardzo się przyczynił. Potem oczywiście jest al żyjący mniej więcej tutaj. Alchuwarizmi Ten matematyk bezdyskusyjnie jest twórcą nazwy Algebra od arabskiego uzupełniania. Niektórzy uważają go, jeśli nie za twórcę algebry, choć tak o nim mówią, to przynajmniej za jednego z twórców, bo to on pierwszy zaczął traktować ją abstrakcyjnie w oderwaniu od konkretnych zadań. A więc tak samo jak myślą o niej współcześni matematycy.